Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica i chciałem wam pokazać jeszcze u kogo można znaleźć jakieś ciekawe produkty. U magów wody pojawiło się naprawdę cholernie dużo mikstur, że tak wam powiem, ale mikstur nie potrzebuje zbytnio. Jak tam się miewa mój eliksir? Dobrze, możesz go wypić. Dzięki. No to idziemy jeszcze do najemników. To będą jeszcze ostatni handlacze. No, chyba nam zostanie tylko w górniczej dolinie, tak faktycznie. Tam kupiec w klasztorze i tam u zmiennokształtnych. To właściwie wszyscy kupcy. O, poszukiwacze. Macie gnoje. Okej. Kurczę byki. Ty, gnoju, jeden. Expa mi kradnie. 140 expa mi ukradł. Nida jedna. Ej. Jak ja tego nienawidzę. To są jakieś wilki, serio? A, to dobra, to takie sprawy to olać. To w sumie będę miał trzy lokacje do wyczyszczenia. No, przecież wolna kopalnia, miasto orków, klan skały. No, nieźle, nieźle. Ej, ty! Dawaj, Eleno. Pokaż mi. Co mogę ci? Trzymam się od tego z daleka. Masz mleka, masz winogrona, masz wino, okej. Okay. Sprzedajesz udziały w kopalni? No i co z tego? Sama za... Ale z nią już gadałem na ten temat. Ale 500 ekspa dodatkowo za ten buch. Dobra. Ej, ty. Nie narzekam. Co masz? Czego potrafisz? Naprawdę nie mój problem. Ty masz dalej gówno. A ty? Mogę kupić... Wybór! To... Dobra, ser niepotrzebnie. Farmer. Hej! Mnie mówili co innego. Tak, no, od ciebie nic nie mogę kupić. No szkoda. Cholernie szkoda. W końcu to była jego decyzja. Najemnik? O, chyba jeszcze nie oddałem tych ten, nie? Interesują cię jeszcze... Jasne. Kilka. Dzięki. Kilka, 6 tysięcy doświadczenia. Nieźle. No, prawie level za niedługo. Może nie aż tak za niedługo. Chyba ktoś tutaj jeszcze handlował, nie? Halet. Gorn, najemnik, Korn. Ty mogłeś, nie? Jak leci? Jeśli chodzi o coś ważnego, porozmawiam. Teraz to się moglibyśmy zbierać po malutku załogę. Powinien być mądrzejszy, może tak dalej. Czy jeszcze pominęłem jakiś kupców? Nie mówię ci przecież nic tam tak mówiłem. No chyba nie, no. Jeżeli o to chodzi, pobiegnijmy jeszcze do ten. Do obozu myśliwych, bo czemu by nie? Może jacyś tutaj przeciwnicy będą, czy... Gnoju, opętałeś mnie! Nikt mnie nie opętał przez całą grę, teraz... Ma za swoje gnido. Ach. Wszystko wypiję naraz, że tak powiem. I co? Uleczenie z opętania. No! Idealnie. Ale się skurczybyk schował, że też tą kulę ognia tak późno wyjąłem, nie wcześniej. No dobra. Chyba jeszcze ten łuk tutaj mam do oddania jeden, taki specjalny, ten magiczny. Bo no, cholerstwo mi nie jest kompletnie przydatne. Hej, ty! Alfred? Mam smoczka tak jak prosiłeś, a niech się udało ci się.
Ale ja to zrobiłem. Niech... Pokaż one zasoby zaoferowania. A niech będzie ta leśna jagódka. Ale to chyba ty. Zaraz o mnie sądzić tak samo jak poprzednim razem. Ja już nie ogarniam. Nixgun, Falk. Hej, ty. Ty masz coś do powiedzenia? Co mówią o mnie w obozie? I? Całkiem nieźle, przyjaciel, ale to prawda. Dalej za mało, żebyś mógł rzucić wyzwanie. Kurzyć się można. Co tu jeszcze jest? Chyba no nic, no. Ale żeby ten róg? Serio? Tak, w ogóle tutaj jest poszukiwacz. Oni go zlewają. Masz Lido? A, ale twoje obrażenia są po prostu... O. Uginam się pod nimi po prostu, no. A no tak, bo z bractwa to tutaj zawsze się musi troszeczkę przyciąć. Trzeba uważać na to, co się mówi. Ten sobie tutaj farmerów trzyma, którzy zginęli już dawno. Czy coś jeszcze tutaj będzie? No chyba... Nie, zanim chyba pójdziemy na dworu Irdora, to faktycznie chyba bym sobie tam wyczyścił tą górniczą dolinę. No potrzebuję tego expa i punktów nauki. Tak na pewno się wyczytałem. Tam naprawdę już nie będziemy nic potrzebowali od tych orków. Możemy sobie tam wejść, powybijać wszystkich. Jeszcze dostaniemy punkty nauki za to. Bo tu są jakby nie patrzeć tacy bossowie tych orków. Więc troszeczkę zyskamy. Ale szósty poziom, szósty krąg. No kurde, no ciężko będzie, cholernie. Nie wiem, czy mi się uda zdobyć odpowiednią ilość punktów nauki, żeby być w stanie się nauczyć szóstego kręgu i ognistej burzy, czy tam deszczu. Znaczy nie, mała ognista burza to ja mam, ale ognistego deszczu. Dobra ludzie, to ja robię cięcie. No dobra, w tym momencie chyba już mogę sobie włączyć na spokojnie nagrywanie. Bo że moje krzesło skrzypiące jest złe. Ale dobra. Już znalazłem najwygodniejsze miejsce dla mnie. To po prostu lecimy tam wszystkich powybijać jak leci. A masz noju. Nawet i taką ilością doświadczenia nie pogardzę. Właśnie po tutaj widzę. No, powybijamy wszystko przed wyjściem, a same miasto orków zostawimy sobie na potem. Okej. Okej. A to skurczy byki. Kurde, ten kusznik mi tam klepie i klepie i klepie i klepie. Spal się gnoju. No ja pierdzielę. Masz noju. Żadnego problemu nie ma, ale z nich są fajne fanty odporności na ten magię sobie tam. Znaczy miksury sobie zrobimy z mięskopaczo, bo oni mają naprawdę fajny lód pod tym względem, naprawdę. A żeby tylko odporności na ten, bo tak też możemy zrobić ten miksury do siły. Serce orka, no. Dobra, wypij sobie to, bo to zawsze ci się sprzyda. To też ci się sprzyda. Podwójna miksura szybkości. Wypije się przypadkiem bezimienne, ale dobra. Chodźcie, dziady. 475. Tak. Trochę tych save'ów się tutaj wykonało, naprawdę. Co po returningu, no? Po returningu to ja mam naprawdę dużo pomysłów.
O kurde, tutaj jest sporo szamanów. To jest akurat złe, złe, złe. A żeby tylko szamani. Okej, jest w porządku. Naprawdę sobie tutaj sporo złota zyskamy, miksur, nie tylko. Nie no, opłaca się tak przyjść, pofarmić. Czemu by nie? Do Doliny Cienia wcześniej udamy i tego brata mu zabijemy. Jestem okrutnym człowiekiem, ale... O kurde! Żeśmy walną. Masku czy byku? Naprawdę, jebną mnie potwornie. Ach ty. Kurde, knoje jedne. O. Ich jest więcej niż myślałem. Okej. Gin śmieciu. Gin śmieciu. Macie. No, szybkie czyszczenie. I ostatni skurczybyk. Chyba nie, przedostatni, bo jeszcze tutaj widziałem szamana, który się zbugował. Tak. I orkusznik. Dobrze, testowałeś wszystko. Fajnie, fajnie, fajnie. Czy szamani, oni są przerąbanie mocni. Serio, oni są za mocni moim zdaniem. Kurde, przy takiej odporności na ogień, a czy na ogień i odporności na magię robi mi takie obrażenia. No ja pierdziu. Tak, nienawidzę tej zbieranie tej broni, zwłaszcza, że ta broń jest warta nic. O, też jeżeli się zbiera tego sporo, to tam kilkaset sztuk złota można uzyskać naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Tutaj jest więcej tych orków, wiesz? Zbieraj, zbieraj. Czarny ork. Ciekawe, czy uda mi się przynajmniej te dwa poziomy wbić. Miałbym chyba 30, 26 i miałbym... Da, w sensie za malutko punktów. Naprawdę za malutko. Ciężko, ciężko. Przez to, że się uczyłem broni dwuręcznej, nie będę w stanie się nauczyć mojego kręgu ulubionego. No właśnie dlatego w akcie desperacji chcę wyczyścić salutkie wszystko, chcę po prostu oczyścić. Co jest tylko możliwe, chcę pozabijać. Tak, wojownik tego szamana. A no właśnie, szamana tutaj ten. Wojownik, ork, wojownik, ork, wojownik. Tu dobra, tutaj wszystko wyzbierałem. Powiedzmy, że wszystko wyzbierałem. Wchodzimy tutaj. A masz. Dziadu jeden. I skacz bez jej. Dużo ich tutaj nie jest, ale... Jeszcze więcej? Serio? Masz gnoju. Skąd on nie ulicha się po raz pili? To jest tak bez sensu, to... Dosłownie przed ryjem. Że tak powiem. Okej. Okay. Ciekawi mnie, ile osób będzie miało za zło, że to niby takie sztuczne, że to będzie takie przedłużanie tego let's playa. A ile osób się ze mną zgodzi, że jednak faktycznie robię to w słusznej sprawie, żeby tylko nauczyć się tego szóstego kręgu i tej runy. Ciekawi, ciekawi mnie wasze zdanie. Ale kto będzie oglądał do tego momentu? Większość ludzi pewnie sobie tylko przewija do najciekawszych momentów.
Zresztą sam tak często robię, więc... dobra, zbieraj, zbieraj wszystko. Tu. Dobra. Jeszcze chyba tutaj jest... pojedynczy, że tak powiem. Co, w dalszym ciągu nie zrobiłem poziomu? Ile mi tego brakuje? A ten już się od razu na mnie rzuca. Kurde, masz! Idiomie. 70 punktów. Mało! Mało! Za mało! Dobra, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!